Jarek, musisz, takie płyną od nas słowa, dziesiątki osób chce, byś mógł zacząć od nowa. Jesteś fanem futbolu, a my trzymamy się razem. Jeśli ktoś kogoś olewa, traktuje to jak obrazy. Wszyscy moi widzowie życzą powrotu do zdrowia, choć ja wiem, stary, przejebana ta choroba, ale mniej o niej. Nie psujmy sobie humoru, lepiej pomyśl sobie o tym, jak będziesz wracał do domu. Spotkasz swoich znajomych i znów wymienisz poglądy, powiesz, Real rządzi, narzucisz im swe rządy. Wiem, że im kibicujesz i ja, stary, to szanuję, chociaż jestem fanem Chelsea, nigdy cię za to nie spluję. Pomyśl, jak oglądasz mecz i Ronaldo strzela gola, przypomnij sobie te czasy, gdy Barca miała Puyola. Pojedziesz na mecz Realu, jak nie wyjdzie to mecz Wisły, będziesz mocno kibicował, tak jak na trybunach wszyscy. Jak zjesz obiad z rodziną, to jest też piękne uczucie, kiedy w ciszy i spokoju w końcu skupisz się na zupie. Później pójdziesz do szkoły, pośmiejesz się z kolegami, opowiesz im jakiś żart, wyzywasz ich od łamagi. Pójdziesz sobie na spacer, z pokoju gdzieś do parku, usłyszysz tą ciszę, cały stres opadnie z karku, właśnie tego ci życzę. Ja i moi widzowie, a wiem, trzymaj się, Jarek, niech dopisze ci to zdrowie. My trzymamy kciuki i liczymy na ciebie, bądźmy pewni siebie, a poczujesz się jak w niebie. To są tylko dwa słowa, którymi wciąż pamięci brzmią: Jarek, musisz, każdy z nas ma dobre chęci.